Tomasz Chaciński, dzień dobry. Olgier Geblewicz, marszałek województwa, szef Platformy Obywatelskiej w Szczecinie, jest naszym gościem. Dzisiaj dzień dobry. Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Od wczoraj informacja numer jeden to jest oczywiście zatrzymanie Zbigniewa Stonogi za ujawnienie akt dotyczących sprawy afery podsłuchowej, afery z taśmami. To jest sprawa, która może zaszkodzić Platformie, pana zdaniem? Na pewno tego typu rzeczy będą wyciekały do samych wyborów. Nie wydaje mi się, żeby one wyciekały w takim celu, żeby nam pomogły. Na pewno są po to, żeby starać się zdyskredytować. Tu mieliśmy do czynienia z działaniem nielegalnym, o czym pan Stonoga doskonale wiedział. Kreował się na takiego trybuna ludu przez cały dzień, natomiast wieczorem wyszedł chyba. No chyba nie do końca, bo ja widziałem wieczorem przynajmniej jedną z jego wypowiedzi, gdzie powiedział dosyć jasno i wyraźnie, że chodzi mu o to, żeby mieć kilka jedynek sprzedanych, a co za tym idzie zarobić trochę pieniędzy, a poza tym ma pewne plany polityczne, których jeszcze nie zdradzi i będzie starał się je realizować jesienią, więc widzimy dokładnie, że ma określone aspiracje, tak zarówno finansowe, jak i polityczne, więc realizuje tego typu cyniczną grę. Każdy, kto w nią uwierzył, dzisiaj chyba się może czuł się nieco rozczarowany. No, a pana zdaniem ludziom nie uwierzą? Uwierzą prokuraturze? Dla pana to jest jakaś porażka prokuratury? Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Ten pan nie ujawniał jakichś nieprawidłowości w prokuraturze, tylko opublikował wszystkie akta z danymi osobowymi, jak leci, co jest dzisiaj w Polsce nielegalne. W związku z tym pan jest dziennikarzem i dokładnie pan wie, na czym polega śledztwo dziennikarskie. Ono nie jest łatwą pracą, jest dosyć żmudną, wyłapywaniem pewnych nieprawidłowości, do których dochodzi w organach państwa. Jeżeli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości w prokuraturze, to pan Stonoga powinien to wyłapać i opublikować. Tymczasem opublikował, jak leci, wszystkie dane. A treść tylko po to, żeby uzyskać poklask i sławę, a treść właśnie tych akt? Pieniędzy. A treść tych akt? No ja jej nie znam, więc trudno mi jest powiedzieć. Ja znam tylko i wyłącznie, nie jestem fanem na Facebooku pana Stonogi, bo wiem, że tam to publikował, więc ja tego nie czytałem. W związku z tym trudno mi się do tego ustosunkować. Natomiast wiem dokładnie, jak prowadzone jest śledztwo i kto ma w ramach tego śledztwa dostęp do tego typu danych wrażliwych. Są to tylko i wyłącznie pełnomocnicy procesowi pokrzywdzonych oraz oskarżonych w danej sprawie. Więc ja tak ogólnie nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj popadli w taką atmosferę, gdzie ludzie, którzy działają ponad prawem, są z tego powodu w jakikolwiek sposób inaczej traktowani. Uważam, że jeżeli mamy być traktowani wszyscy wobec prawa, to wszyscy powinniśmy być równo wobec tego traktowani i nie może być tutaj żadną wymówką to, że rzekomo działa się w jakimś interesie, bo rzekomo ujawnia się jakieś nieprawidłowości w działalności prokuratury. Jeżeli tak jest, to należało to wyłapać i wyartykułować. Lokalne SLD szczecińskie domaga się wyjaśnień od pana. Również oczekuje tego z Prawo i Sprawiedliwość w sprawie Romana S., który jest podejrzany o nakłanianie do przyjęcia łapówki, o próbę ustawienia przetargu w zarządzie melioracji. Tutaj politycy SLD i PiS-u żądają wyjaśnień w sprawie takiej zawrotnej kariery pana Romana S., który jako pracownik BOPS-u potem trafił do właśnie zachodniopomorskiego zarządu dróg wojewódzkich, po czym bez przeprowadzenia konkursu uzyskał awans na PO dyrektora tej instytucji. Będzie się pan z tego jakoś tłumaczył? To jest oczywiście w pewien sposób skrócona ścieżka kariery zawodowej. Ja przypomnę, że pan Roman S., w momencie, kiedy stawał się pracownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich, na nim nie ciążyły jakiekolwiek zarzuty i podejrzenia, nie był w żaden sposób i nie jest skazany. Natomiast był wieloletnim, bardzo doświadczonym samorządowcem, był wieloletnim starostą koszalińskim. W przestrzeni dróg powiatowych stawiany za wzór wśród innych starostw. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten niełatwy zakres obowiązków, a mianowicie utrzymanie dróg powiatowych oraz inwestycje w tym obszarze, odnosił duże sukcesy i to zatem idzie z tego powodu wicemarszałek Tomasz Sobieraj, któremu podlega ten właśnie zarząd, rekomendował jego do pracy na tym stanowisku i powiem szczerze, w ciągu tych kilku tygodni
pracy, bo to tak naprawdę było kilka tygodni pracy, rzeczywiście wniósł tam takie świeże pomysły. No niestety... No świeży pomysł to była próba ustawienia przetargu chyba. Nie, no panie redaktorze, bądźmy rzetelni. Przynajmniej zgodnie z tym, co podają media za prokuraturą, sprawa dotyczy roku 2009, a więc w żaden sposób nie jest związana z działalnością w zarządzie dróg. I to jest pewnego rodzaju przekłamanie, które powiela opozycja w sposób absolutnie cyniczny i świadomy. Więc chciałbym tutaj jasno i wyraźnie sprostować. To są rzeczy, które dotyczą historii sprzed lat 6 i w żaden sposób nie wiążą się z działalnością tego pana w zarządzie dróg wojewódzkich. W momencie, kiedy zostały mu postawione zarzuty, ten pan, zgodnie zresztą z tym, czego też bym od niego oczekiwał, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska po to, żeby mógł się w chwili obecnej bronić i czekać na sprawiedliwy osąd w sądzie. I takie są standardy. Natomiast co pana zdaniem to był dobry wybór? Ja nie jestem w stanie ocenić po tych kilku tygodniach, czy to był dobry wybór, czy to nie był dobry wybór. Uważam, że pracowników można oceniać mniej więcej po roku. Z tego powodu, że jak już mówiłem, w dotychczasowej karierze zawodowej pana Szewczyka doceniono jego kompetencje w tym właśnie zakresie i również zdolność współpracy z innymi samorządowcami, bo pamiętajmy o tym, że my bardzo wiele inwestycji w zakresie drogownictwa realizujemy wspólnie z innymi samorządami. Podobnie zresztą jak samorządy powiatu współpracują z gminami po to, żeby realizować poszczególne drogi, które są drogami powiatowymi, ale biegną przez poszczególne miejscowości. Taka sama sytuacja ma miejsce w drogach wojewódzkich i tego typu kompetencje były tutaj docenione. Oczywiście pytał pan, czy będziemy odpowiadać na pytania opozycji. Ja się spodziewam tego, że za tydzień, kiedy będziemy mieli sesję absolutoryjną, tego typu pytania będą nadal padały, bo to jest oczywiście dzisiaj gratka dla opozycji po to, żeby pokazywać, że zarząd w tym zakresie popełnił błąd. No, ale na pan pewno się dziwi, przemówił. Afera medialna dotyczy 55 przetargów i ponad 150 milionów. Panie redaktorze, absolutnie się nie dziwię. Uważam, że to jest święte prawo opozycji. Pytać pan jakby tutaj opozycja niesłusznie próbowała te sprawy jakoś akcentować. Nie, panie redaktorze, ja jasno i wyraźnie powiedziałem, że się tego spodziewam. Natomiast dzisiaj nawoływania chociażby do dymisji z tego powodu, że komuś postawiono zarzuty. Ja przypomnę, że mamy 50 jednostek pod sobą. Mamy mniej więcej 20 tysięcy pracowników łącznie, czy ludzi zatrudnionych w tych jednostkach i rzeczywiście ten taki pełny nadzór jest zawsze rzeczą bardzo, bardzo trudną. Natomiast my staramy się postępować dosyć jasno i klarownie. W sytuacji, kiedy komuś postawione są pewne zarzuty, nawet nie związane z jego bezpośrednią działalnością, prosimy o to, aby podał się do dymisji. I myślę, że to jest jakiś standard w miarę przyjęty. Natomiast z drugiej strony opozycja oczywiście grzmi. Natomiast ja przypomnę, że za czasów zarówno rządów SLD, jak i PiS-u tego typu sytuacje miały miejsce i nie przypominam sobie, żeby w momencie, kiedy aresztowano ministra sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ktokolwiek z członków Prawa i Sprawiedliwości nawoływał Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby ustąpił ze stanowiska premiera rządu. Ale to jest jakiś argument? No oczywiście z tego powodu, że PiS cały czas powołuje na pewnego rodzaju standardy. To więc jeżeli się powołuje na pewnego rodzaju standardy, to warto przede wszystkim samemu ich przestrzegać. Ale Platforma jeżeli mówiła, że ma lepsze standardy. Jeżeli natomiast zawsze. Jest... Nie, my nigdy nie mówiliśmy, akurat my nie wojowaliśmy na standardy. My raczej mówiliśmy o tym, że będziemy starali się tworzyć normalne państwo przyjazne ludziom, a niekoniecznie zawyżać nie wiadomo jakie standardy, bo chyba akurat przynajmniej w takim tego typu podbijaniu bębenka Prawo i Sprawiedliwość zawsze było lepsze. SLD tutaj pyta, czy, no konkretnie Dariusz Wieczorek pyta, czy Roman S. nie trafił do zarządu dróg tylko po to, żeby wziąć odprawę. Panie redaktorze, no to jest takie pytanie pod tytułem po co pan, no przyznam szczerze, komu jak komu, ale panu Dariuszowi Wieczorkowi, który niedawno zszedł z ławy oskarżonych, chyba nie wypada zadawać tego typu pytania. Bo sam chyba przeszedł pewnego rodzaju drogę, więc myślę, że trochę pokory również by się przydało. A pan Romanes dalej jest w Platformie, bo był w Platformie, był członkiem Platformy?
Najprawdopodobniej, tutaj tego nie wiem, bo nie jest członkiem szczecińskiej platformy, więc trudno mi jest w tym zakresie odpowiedzieć, najprawdopodobniej zawiesił swoje członkostwo. Tak podejrzewam i wydaje mi się, że jest to właściwe podejrzenie. Czy jakieś, bo pana nie było w trakcie wyborów tutaj w Szczecinie i w Polsce w ogóle pana nie było? Tak, nie było, tak. Więc przyjechał pan do innego kraju. Jakieś pan ma przemyślenia dotyczące sposobu prowadzenia kampanii tutaj w regionie kampania była przeprowadzona dobrze dla Bronisława Komorowskiego, czy średnio, czy słabo? Czy myślę, że tutaj nie zawiniła kampania lokalna czy regionalna, bo w tym zakresie akurat możemy się cieszyć z wyniku, bo osiągnęliśmy, Bronisław Komorowski osiągnął to jeden z najlepszych wyników w kraju. Więc w tym zakresie jakby nie mam szczególnie powodów do narzekania, natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o błędy popełnione w tej kampanii, raczej z tego wymiaru centralnego, no to tutaj już kilka ciekawych referatów przeczytałem i myślę, że parę jeszcze uczonych prac jeszcze się zostanie napisanych. W mojej ocenie jest jedna podstawowa zasada. Trzeba pamiętać zawsze trzeba pamiętać o tym, że władza zużywa. Nigdy nie można dać się uśpić sondażom i zawsze trzeba pamiętać o tym, że wybory to jest zawsze poważna wojna, a więc nie można w niej unikać bitew. I to są takie trzy generalne konkluzje co do zasady, które mogą podsumować tą kampanię, a tych błędów, które były popełniane, myślę, na każdym etapie i w różnych miejscach, bo to trzeba przyznać, że dzisiaj nie można tylko zrzucać na sztab albo tylko na otoczenie prezydenta, tylko trzeba jasno i uczciwie powiedzieć, że w bardzo wielu miejscach popełniliśmy wspólnie błędy, jako Platforma Obywatelska, jako zaplecze pana prezydenta. I trudno, dzisiaj płacimy tego cenę. Taka jest demokracja, należy się z nią godzić, należy ją szanować, należy gratulować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bo tak się godzi. Nie godzi się udawać, że wyniki wyborów są sfałszowane, co zawsze zarzuca nam konkurencja, kiedy tylko przegra wybory. Natomiast trzeba z pokorą do każdych wyników wyborów podchodzić i wyciągać z nich wnioski. No właśnie, i prosić mieszkańców za kilka miesięcy nowe wybory, o poparcie. Tym razem parlamentarne. Dzisiaj Michał Kamiński w Gazecie Wyborczej mówi, że Platforma straciła wiarygodność, musi tę wiarygodność odbudować u swoich wyborców. Pan też tak uważa? Znaczy, ja jeszcze raz powtarzam, władza zawsze zużywa. A pan zawsze się czuje zużyty? Tak. Nie, ja no powiem, że... długo masz, że no tak, to jest prawda, już piąty rok. Nie czuję się sam mentalnie zużyty, natomiast mam świadomość tego, że... No chociażby tak zupełnie może człowiek budzić u niektórych osób najzwyczajniej irytację swoją twarzą przez to, że ma ten tupet występować w takich programach jak chociażby pana i w jakiś sposób ludzi... Odczuwa pan to na co dzień? Ludzi męczyć. Nie odczuwam może tego jakoś bardzo mocno na co dzień. Nie mam pana przestać zapraszać? Ale, nie, ale staram się nie nadużywać, że tak powiem, więc nie jestem chyba tutaj aż tak bardzo częstym gościem. Natomiast ja mam świadomość tego, że wszystko w życiu się nudzi, również osoby się nudzą, również twarze się nudzą, również nasze otoczenie często budzi irytację. A właśnie wiadomo, a propos wniosków, pani marszałku, wiadomo, bo tak, że nie martwi pana to, że po spotkaniu klubu parlamentarnego Platformy w Jachance kilka dni po przegranych wyborach, jedyny komunikat właściwie, który się przebił do świadomości społecznej, to jest wynajęcie 100 płatnych hejterów, którzy mieliby w internecie opisywać prezydenta Dudę i PiS i w ten sposób pomagać Platformie wygrać wybory. Tam nie było innego komunikatu, który miałby się stamtąd wydobyć po tym spotkaniu. No, jeżeli mam być zupełnie szczery, to oczywiście mnie to martwi, bo jednak oczekiwałbym pewnego rodzaju refleksji. Nad tym, nad takim długookresową wizją państwa, które mamy zaproponować obywatelom. Tą wizję 8 lat temu zakreśliliśmy po raz pierwszy. Dzisiaj jesteśmy u takiej nowej perspektywy, nowego otwarcia, nowe fundusze, ale i też nowe wyzwania. I w mojej ocenie naturalnym jest to, że dzisiaj nie można oglądać się tylko na to, co na tą falę krytyki, która jest naturalna dla opozycji. Ale należy przedstawić wiarygodną, bo my jesteśmy od tego jako Platforma Obywatelska, żeby przedstawiać wiarygodne wizje państwa. To znaczy takiego państwa, jak widzimy Polskę za lat 5, za lat 8, jakiej Polski tak naprawdę chcemy. Ja głęboko wierzę w to, że jeżeli zabrakło tej refleksji w Jachrance, to że tego typu refleksji, tego rodzaju wizji nie zabraknie 20 czy 27, bo jeszcze też nie wiem, kiedy będzie ostatecznie data konwencji programowej.
uważam, dopiero potem listy wyborcze i ten cały mechanizm. Tak, oczywiście. Nie obawia się pan takiej wewnętrznej walki o jedynki, no bo może być tak, że będzie mniej parlamentarzystów, że no tutaj ludzie będą chcieli realizować swoje ambicje. Uczciwie zupełnie mówiąc, w każdej partii na pewno jest ta wewnętrzna rywalizacja i to jest coś naturalnego. Natomiast mam nadzieję taką, że w takiej naprawdę trosce o pewnego rodzaju i przyszłość Polski i rolę w tej Polsce Platformy Obywatelskiej te różnego rodzaju aspiracje indywidualne nie wezmą góry i na to tylko mogę liczyć. Mucha mnie zaatakowała, przepraszam. I do tego wynajęta mucha, tak. Żadnych skojarzeń. Natomiast niestety zgubiłem przez to wątek, panie redaktorze. No to może przejdźmy do następnego pytania. Dzisiaj ma być wcześniej podpisany list intencyjny w sprawie powołania polskiej grupy promowej. Ma przyjechać Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, i Władysław Karpiński, jak się dowiadujemy, minister skarbu również. Lepiej późno niż wcale, to tylko tak można skomentować, bo no trochę późno to się wszystko wydarzyło i trochę musiało się podnieść larum, żeby no rząd zrozumiał, że jednak warto inwestować w polską grupę promową, a nie sprzedawać za grosze polskiego armatora. Tak, ale i powiem to jako osoba, która podpisywała uzasadnienie pod uchwałą apelującą do rządu o wstrzymanie tego procesu prywatyzacji celem rozważenia budowy silnej polskiej grupy promowej, bo przypomnę, to z Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wyszła tego typu uchwała i została, trzeba uczciwie przyznać, zgodnie przyjęta przez wszystkie kluby. Natomiast z drugiej strony też muszę przypominać cały czas, jaka była historia. Historia PZB była następująca, że miała ona narastającą tak gigantyczną stratę, że tej firmy nikt najzwyczajniej w świecie wcześniej nie chciał kupić i najzwyczajniej w świecie sama załoga nalegała o to, żeby znaleźć tej firmie inwestora strategicznego, partnera strategicznego, branżowego. No to może właśnie takim partnerem powinien od początku być PŻM. Ale dobrze, taka koncepcja się pojawiła, tylko znowu przypomnę, żeby być uczciwym, że zarówno po stronie załogi PŻM-u, Unity Line w tym wypadku, jak i po stronie PŻB, gdy 3 lata temu tego typu wariant powstał i był w niektórych kręgach promowany, była bardzo duża niechęć, gdyż obie firmy uważały, że jedna jest lepsza od drugiej. W obliczu wspólnego zagrożenia dopiero potrafiły się zjednoczyć i ja bardzo się cieszę, że zresztą potrafiły się zjednoczyć, bo uważam, że trzeba zawsze wyciągać wnioski z otaczającej nas rzeczywistości. Jeżeli rzeczywiście dzisiaj konkurencja na Bałtyku robi się coraz ostrzejsza i coraz większa, bo wiemy dokładnie o tym, że w przyszłości planowane jest połączenie tunelowe pomiędzy Danią a Niemcami, które zmieni całkowicie rynek przewozów w tym zakresie na Bałtyku, to warto wyciągać z tego wnioski, warto się jednoczyć i cieszę się z tego, że załogi obie wpisały się w ten taki, w to przesłanie. Cieszę się, że Ministerstwo Skarbu też na to przystało i myślę, że dzisiaj jest dobry pierwszy krok, ale ja chcę cały czas podkreślić, że to jest dopiero pierwszy krok na tej drodze, bo dalej będzie trzeba doprowadzać do takiej coraz bardziej intensywnej fuzji i do zbudowania w oparciu o tą grupę tak naprawdę bardzo twardego gracza na bałtyckim rynku, a do tego potrzebne są pieniądze, do tego są potrzebni partnerzy finansowi. Mam nadzieję, że będą, znaczy jestem pewien, że będą to partnerzy krajowi i że dzięki temu budujemy silną polską grupę. Olgier Grybewicz, marszałek województwa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie.